Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia Interi w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 48. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych obfituje w ciekawe propozycje. Kolejna z nich to Lęk Sławomira Fabickiego z świetną obsadą Magdalena Cielecka i Marta Nieratkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, gracie siostry w tym filmie, siostry, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, przeżywacie bardzo trudne emocje, mierzycie się z bardzo trudnymi emocjami. Co w tak trudnym i ciężkim filmie przyciąga aktorki? Dlaczego chce się grać tak trudne rzeczy? Jest taka anegdota, że rak i Holokaust to... Nie powiem tego. Nie żartuję. To po prostu, że rak i Holokaust, no to jest jakby gwarant interesującej propozycji i potem takiego ciekawego feedbacku. Ale już naprawdę serio, my jesteśmy bardzo zmęczone, jesteśmy po całym dniu rzeczywiście dzisiaj wywiadów, promowania tego filmu. Miałyśmy dwa pokazy i prasowy i tak zwany galowy. Więc jesteśmy trochę już wyczerpane i uprzedzałyśmy. Wyczerpane słyszeniem tych pozytywnych, ciepłych słów na temat też, waszych kapitalnych kreacji. Ale też stawianiu temu czoła i odbieraniem też rzeczywiście refleksji i emocji od widowni, bo wspaniałe jest rzeczywiście to, jak ludzie reagują, jak do nas podchodzą, jakie zadają pytania i jakie mają własne refleksje i przemyślenia dotyczące tematu tego filmu. To był wspaniały materiał od samego początku, kiedy przeczytałyśmy po raz pierwszy ten scenariusz w Szkole Wajdy na takim performatywnym czytaniu, do którego zaprosił nas Sławek Fabicki. No bo to jest materiał, o którym marzą aktorzy. Ty mówisz oczywiście o trudnym zadaniu, o ciężkich emocjach i o relacji, które miałyśmy stworzyć. To oczywiście było trudne, było wyczerpujące, było wyzwaniem, ale o takich rzeczach się marzy i ja postrzegam to jako wielki przywilej jestem pewna wdzięczności, że taka rola do mnie przyszła i mogłam ją zagrać, a zwłaszcza, że mogłam ją zagrać z Martą, bo po raz drugi gramy siostry w filmie. Mam się odnieść do tego samego pytania. Tak jak powiedziała Magda wcześniej, myślę, że w ogóle jak od początku, jak przeczytałyśmy ten scenariusz, to obie miałyśmy świadomość tego, że jest to wyjątkowy materiał do nas przyszedł, że takie materiały jakby dla kobiet zdarzają się dosyć rzadko, ale też to, bo nie tylko ciężar jakby tego tematu moim zdaniem był tutaj bardzo istotny, ale też jakby taki wnikliwy bardzo i bardzo głęboka taka analiza tej relacji, jakby taka wielowarstwowość, opowiadana naprawdę z bardzo różnych punktów widzenia, że ten materiał dawał szansę na opowiedzenie i zagranie też przez nas bardzo ciekawego kobiecego portretu, takiego dwugłosu można by powiedzieć, więc tutaj myślę, że to też było jakieś takie bardzo istotne dla nas. Opowiedzcie o swoich bohaterkach, w jaki sposób o nich myślałyście. Marta, twoja postać w tym filmie jest bardzo interesująca i bardzo ciekawa. Idziesz za siostrą. Siostra mówi, żebyś pracowała w kancelarii, pracujesz w kancelarii, chociaż marzysz o tym, żeby robić coś zupełnie innego i realizować się na innej płaszczyźnie. Magda, twoja bohaterka jest w tragicznej sytuacji, ale to jednak kobieta sukcesu, kobieta, która lubi zarządzać tym, co dzieje się dookoła. W jaki sposób w ogóle podchodziłyście do tych postaci, jak o nich myślałyście? One też mam wrażenie, że już były bardzo określone jakby w samym scenariuszu. One miały bardzo silny taki korzeń, miały bardzo silny rys i one też ta różnica między nimi, która jest bardzo duża, jakby to są dwa zupełnie inne charaktery, jakby były w taki sposób napisane, że jedna pracuje na drugą, one się od siebie odbijają. Moja bohaterka, młodsza siostra, można by z jednej strony powiedzieć, no taki stereotyp młodszej siostry, czyli starsza rządzi młodszą, ale też gdzieś wychowywana jakby przez Małgorzatę, no jest w niej jakby taki bunt, chce żyć po swojemu, nie chce się jakby poddać temu, co jakby to życie widziała jej starsza siostra, ale też buntuje się przeciwko najważniejszej osobie w swoim życiu,
jak się okazuje, jednej z najważniejszych osób w swoim życiu, ale też nie potrafi się z nią rozstać, więc tak, to o Łucji tyle. Dla mnie ciekawe są takie zawarte w tej historii, w tych rolach, w tych postaciach takie paradoksy, bo powiedziałeś, że moja postać, postać Małgorzaty jest kobietą sukcesu. Tyle tylko, że no ona jest najbardziej jakby tracąca w tym filmie, bo ona decyduje się na pożegnanie z życiem, na utratę tego życia. Z jednej strony można powiedzieć, że jest control freakiem, że jest osobą, która ma wszystko bardzo dobrze poukładane, zaplanowane, a jednocześnie w tym ostatecznym momencie nie chce być sama i potrzebuje drugiego człowieka, mimo że życie spędza sama, w gruncie rzeczy na własne życzenie, czy też tak się ułożyło. Z drugiej strony Łucja, jej młodsza siostra, która wydaje się początkowo dla Łucji takim trochę ostatnią deską ratunku, znaczy kimś, naprawdę z kim nie bardzo się potrafi dogadać i utożsamić i której może nawet nie do końca lubi na początku, ale nie ma wyjścia, musi ją poprosić o pomoc w tej ostatniej drodze, w tej opiece, w tym towarzyszeniu przy śmierci, ale jednocześnie to właśnie Łucja wykazuje się jakąś nieprawdopodobną dojrzałością na koniec i to ona przechodzi największą przemianę przez to, co je spotyka, przez to wspólne bycie, jechanie, doświadczanie tej relacji. Ta relacja też w ogóle, mam wrażenie, w tym filmie dopiero się tworzy w tych ostatnich dniach, kiedy te siostry ze sobą tak długo są i są w takiej sytuacji, w jakiej się znajdują i są najbliżej siebie w tym ostatnim momencie, tak blisko, jak chyba nigdy w życiu ze sobą jako siostry nie były, bo kiedy widzimy je na początku tego filmu, to one są właściwie... No nie, że wrogie, ale ta relacja jest bardzo szorstka i nie jest łatwa. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że one nie do końca się lubią, a na pewno się nie znają. I ta podróż pozwala im się poznać, a ta podróż trwa parę dni raptem. Wydłużana usilnie przez Łucję, ale trwa raptem parę dni. Natomiast na końcu są rzeczywiście razem. Cierpienia oczywiście nie wolno wartościować, nie ma tutaj co wprowadzać jakiegoś porównania, ale to, co w waszym filmie bardzo mnie zaskoczyło, to jest to, że ten film zmusił mnie do zadania sobie pytania, która sytuacja z waszych bohaterek jest właściwie trudniejsza. Czy to jest walka z odchodzeniem, ze świadomością choroby, czy walka z bezsilnością, z niemożliwością uratowania tej ukochanej osoby. To spowodowało, że właściwie w pewnym momencie oglądania filmu zacząłem myśleć o waszych bohaterkach jako osobach na niemal tej samej pozycji. Jestem ciekawy, jak wy o tym myślałyście. Bo tak jest. Ja też uważam, że nie wolno tego wartościować, bo każdy ma swój kosmos i swój świat i nigdy go do końca też nie będziemy w stanie poznać. To, na co liczę w odbiorze tego filmu, że te interpretacje, te stawiane sobie pytania, może nawet odpowiedzi, na pewno refleksje będą bardzo, bardzo różne, w zależności od tego, jaką kto ma historię, jaki kto ma charakter i temperament. Ja bym powiedziała, że obie te postaci są bardzo złożone i sama też nie szukałam jakichś po prostu odpowiedzi ani na odpowiedzi dotyczących mojej postaci, ani też Łucji, bo można powiedzieć, że jasne, ta moja bohaterka zdecydowała, podjęła decyzję, jedzie, wszystko zorganizowała i tyle. Ale to nie jest do końca tak. Ona też ma wątpliwości, ona też się boi. Przede wszystkim ona też ma taki rodzaj ciężaru w sobie nosi z powodu tego, że postawiła siostrę w takiej sytuacji, obarczyła ją taką odpowiedzialnością i takim nieprawdopodobnym w moim odczuciu wysiłkiem towarzyszenia w odchodzeniu bliskiej osoby. Albo niebliskiej, jakiejkolwiek. I to powoduje, że można by się spierać i można by analizować, która tutaj więcej na barkach dźwiga. Myślę, że to jest bardzo, bardzo złożone, bardzo z jednej strony równomierne i równo rozłożone, a z drugiej strony dla każdego może oznaczać coś kompletnie innego. Nie wiem. Nie, wydaje mi się po prostu, że tutaj właśnie jakby problem, jakby, że ten temat jest pokazany właśnie z dwóch perspektyw, jakby egoistycznego podjęcia decyzji, mówię w cudzysłowie egoistycznego przez Małgorzatę, ja chcę tak umierać, oraz egoistycznej reakcji Łucji na to, nie oddam cię.
I dla mnie tutaj ten film jakby gdzieś, gdzie mnie najbardziej porusza, to jest ten moment, kiedy jedna widzi perspektywę, zaczyna widzieć perspektywę drugiej, czyli kiedy Małgorzata zaczyna akceptować to, że Łucja się boi i nie chce jej oddać, a Łucja mówi, znaczy nie mam wyjścia, muszę, będę ci w tym towarzyszyć, bo cię kocham i zrobię z tobą to, co chcesz. Więc to jakby te, moim zdaniem to jest ten moment, kiedy te dwie postawy się jakby tak po prostu mają znak równości i to jest piękne w tym filmie. Słuchajcie, jak to właśnie jest? Egoizm? Wasze bohaterki kierują się egoizmem, czy wasze bohaterki kierują się potrzebą wolności, potrzebą możliwości podejmowania decyzji o własnym losie i o tym, co się z nimi dalej stanie? Nie wiem, ja się słowa egoizm nie boję i myślę, że on, że to jest jakaś taka ważna część naszego życia. Czasami ona jest zdrowa, czasami nie, ale myślę, że potrzeby tak, ale ten taki egoizm, moim zdaniem bardzo ludzki, jest też tutaj jakby ważny. Ja gdzieś znajduję taką akceptację dlatego, że on istnieje w tym filmie i zajmuje no, bardzo ważne moim zdaniem miejsce. A z drugiej strony to, o czym mówisz, o tym wyborze i o tej wolności wyboru, to też dla mnie na przykład bardzo ważne i ten film chciałabym, żeby tak też działał i w ten sposób funkcjonował, bo on jest o wyborze, on jest o prawie do decydowania o sobie, o swoim życiu, o jego trwaniu lub nietrwaniu, o jego jakości, o jego długości, ale też o decyzji do tego, jak ono ma to życie wyglądać, jak ma wyglądać ewentualne zderzenie się z chorobą, z odchodzeniem i też o decydowaniu o prawie do zakończenia tego życia. To jest taki głos, który jest, myślę, ciągle bardzo rzadki w ogóle w przestrzeni publicznej, społecznej, w filmie na pewno też, czy w sztuce w ogóle. Cieszę się, że taki temat się pojawił i że takie pytania ten film stawia, bo ta wolność nasza, osobista na każdym poziomie, w każdej płaszczyźnie, no jest chyba jakimś, no jest najważniejsza, jest jakimś fundamentem naszego istnienia. A nie macie wrażenia, że w ostatnim czasie pojęcie wolności się bardzo mocno upolityczniło i tam, gdzie próbujemy szukać własnej wolności i własnej przestrzeni, zawsze pojawiają się jakieś kontrowersje? Czy w momencie, kiedy przystępowałyście do tego tematu, który, tak jak mówicie, podejmuje temat możliwości decydowania o własnym życiu i o tym, kiedy go skończyć, że jednak ten film będzie wprzęgnięty w jakąś polityczną przepychankę? Musiałyście się z tym liczyć, czy w ogóle nie musiałyście brać tego pod uwagę? No oczywiście, że tak. No, mam świadomość, że w kraju, w którym żyjemy i w którym mieszkamy, tego rodzaju procedura jest nielegalna. Takich wspomaganych śmierci, wspomaganych samobójstw się nie przeprowadza w Polsce. Można to zrobić w kilku krajach europejskich, dlatego ta bohaterka z siostrą udaje się do Szwajcarii akurat w tym wypadku. Oczywiście, że jest to obarczone jakimś politycznym kontekstem i każda rozmowa o wolnościach w ogóle i o prawie do decydowania o swoim życiu, o jego charakterze, o jego stylu nawet, czy modelu, gdzieś będzie zadzierzgnięta, oparta o politykę. Szkoda, mówię to z żalem, bo tak naprawdę polityka powinna się zajmować zupełnie, jak wiadomo, innymi rzeczami, a życie powinno zajmować się życiem i ludzie powinni się zajmować swoim życiem i mieć do tego po prostu warunki. To też mam taką nadzieję i chciałabym, żeby ten film też był głosem w tej sprawie. Ja tak, dla mnie jakby wolność jest bardzo w życiu ważna, to jest bardzo duża przestrzeń. To hasło zajmuje w moim życiu. I tak teraz sobie pomyślałam, że no, to, co czyni nas wolnymi ludźmi, jest możliwość wyboru, prawda? Czyli to my decydujemy i odpowiedzialnie podejmujemy decyzje w jakiejś sprawie. I mam wrażenie, że jeśli nam się próbuje to ograniczać, nakładać jakieś zakazy, nakazy, to trochę jest, tak sobie teraz pomyślałam, tak jakby ktoś nie wierzył w moją inteligencję, we mnie jako człowieka, w moje dobro, o to, że ja będę umiała podjąć właściwą decyzję. I no,
jakby ja wierzę w ludzi i wierzę, że ludzie naprawdę są w stanie podejmować odpowiedzialne decyzje. Nie trzeba nam chyba wszystkiego regulować. W Interi też w to wierzymy, a na koniec chcę was zapytać o kwestię dotyczącą samej produkcji tego filmu. Bo oglądając wasz film i widząc te kolejne zmieniające się lokacje, zastanawiałem się, czy żeby dojechać nad to jezioro przy Locarno w Szwajcarii, też tak, Lugano, zaraz obok Locarno, czy musieliście się zapakować w kampera i też przemierzaliście te kolejne odcinki, podbijając kolejne miejsca, czy jak to wyglądało? No ruszyłyśmy w podróż, bo kręciliśmy ten film no z grubsza chronologicznie, czyli najpierw mieliśmy zdjęcia w Polsce i potem wyruszyliśmy do Niemiec i do Szwajcarii. Ale nie tym samochodem, ale różnymi jechałyśmy środkami transportu, ale jechałyśmy, tak. I ostatni etap tej podróży, no nie byłyśmy co prawda w kamperze, ale siedziałyśmy nad tym jeziorem, przesiedziałyśmy tam sporo, więc no ta podróż taką mieliśmy i w zdjęciach, i znaczy w kadrze i poza kadrem, no i myślę, że to dobrze nam zrobiło. To też trzeba powiedzieć, że ten paradoks polegał też na tym, że ten finał, który no w gruncie rzeczy jest najtrudniejszy, dla nas też był bardzo wymagający, towarzyszyły temu trudne emocje, bo to jest finał filmu, więc dotyczy to tej sytuacji śmierci, a jednocześnie zlokalizowane to było w tak bajkowych, rajskich, można powiedzieć, okolicznościach i lokacjach, że my, trudno nam było się po prostu odciąć od tego wspaniałego miejsca, w którym jesteśmy i się nim na przykład nacieszyć, bo nie mogłyśmy, bo musiałyśmy trzymać na wodzy swoje emocje i skupienie i ten stan, którego potrzebowałyśmy obie do zagrania tych finałowych scen, a jednocześnie byłyśmy w najpiękniejszym miejscu świata, które tylko woła o to, żeby zacząć żyć. Ten paradoks w tym filmie myślę, że jest bardzo wyrazisty i ciekawie wybrzmiewa, bo jest takim paradoksem, że kończy się życie w miejscu, w którym właściwie należałoby zacząć żyć i zacząć żyć pięknie. Jedna zaczyna, a druga kończy. A to czy finiszowaliście film w tak właśnie cudownych okolicznościach przyrody? Pozwoliło wam jakoś gładko odciąć się od swoich ról? Pozwoliło wam jakoś gładko wyjść z tych trudnych emocji i tych trudnych sytuacji? Nie wiem, czy gładko, bo to nigdy nie jest gładkie wyjście, ale to był dość długi okres zdjęciowy, bo chyba w sumie oczywiście z przerwami trwało to prawie 2 miesiące i kończyliśmy ten film w Lugano. Ja skończyłam dzień wcześniej, Marta jeszcze zostawała chronologicznie na swój finał, dzień dłużej tam w Szwajcarii. Ja pamiętam taką sytuację, ponieważ ja byłam w trakcie, jeszcze przed zdjęciami, w trakcie zdjęć do tego filmu na dość restrykcyjnej diecie i w ogóle żyłam w takiej higienie i ascezie życiowej. I pamiętam, że padł ostatni klaps moich scen, jak zakończyliśmy ten dzień. I od ekipy, od produkcji dostałam piwo i kebaba, żeby móc przycelebrować i właśnie zrzucić z siebie już ten, zamknąć niejako tak trochę symbolicznie ten etap i potem wszyscy poszliśmy do tego jeziora się wykąpać. Ale Marta jeszcze nie mogła do końca się ucieszyć tym, bo jeszcze miała następny nazajutrz dzień zdjęciowy i swój finał do zagrania. Marta, jak to u ciebie wyglądało? Właśnie tak jak Magda powiedziała, Magda dzień wcześniej wyjechała, ja zostałam sama, jeszcze musiałam sobie zjeść hot doga i popić lemoniadą. To jest taka scena w filmie, gdzie jem hot doga i popijam lemoniadę. No ja po prostu, ja zostałam sama, ja się czułam naprawdę, jakbym została tam sama w tych, po prostu w tym, mi już się nawet niespecjalnie chciało kąpać w tym jeziorze, pamiętam, już mnie w ogóle nie interesowały te piękne widoki. Chciałam wtedy bardzo wrócić już do domu. Dla mnie jakoś, żeśmy wtedy rzeczywiście całą ekipą wskoczyli do tego jeziora po ostatniej scenie Magdy, to miałam coś takiego, że dla mnie też się coś wtedy skończyło, chociaż jeszcze miałam cały jeden dzień zdjęciowy przed sobą, ale to rzeczywiście było jakieś takie bardzo symboliczne i tak już potem, tak, i potem bardzo już tylko chciałam wsiąść w samolot i wrócić do domu i na wakacje.
Słuchajcie, to by jak najczęściej pojawiała się okazja do zagrania tak dobrych filmów i jak najczęściej okazja do wylotu potem na wakacje. Bardzo wam dziękuję za odwiedziny w studiu Interi. Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz, a państwa oczywiście zapraszam na kolejne relacje z festiwalu w Gdyni.